Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com, link w opisie. Siema, jestem Czechu i po raz kolejny na tym kanale przychodzę przedstawić wam różne ciekawostki, jakie możemy znaleźć w Wiedźminie 3. Ostatnio pokazywałem wam takie dość znane albo nie tak ciężkie do znalezienia ciekawostki i nawiązania, ale dzisiaj przychodzę na odcinek obładowany takimi ukrytymi ciekawostkami, że na pewno nie będziecie ich znać. Niektóre z dzisiejszych ciekawostek wykryć możemy tylko przykładowo grając angielskim dublingiem, a niektóre są tak ukryte jak królik w noże, że mocno są ukryte. I trzeba być potwornie spostrzegawczym, by je w ogóle dostrzec. Także z całą stanowczością mogę ci powiedzieć, że jeżeli znasz już te wszystkie ciekawostki, które ci dzisiaj pokażę, to powinieneś wyjść na dwór, albo przynajmniej zagrać w coś innego niż Wiedźmin 3, bratku. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od burdelu. Burdelu w grze komputerowej, ale też burdelu w twoim portfelu. Ale rym nawet. Bo z jakiegoś powodu nie korzystasz jeszcze ze strony eneba.com, kiedy kupujesz gry i wydajesz zupełnie niepotrzebnie pieniądze. Na eneba.com kupisz takie klasyki jak Dying Light, Fallout, Assassin's Creed czy nawet Wiedźmin. Ale też znajdziesz tam najnowsze tytuły, zazwyczaj dużo taniej. A wystarczy wejść i kliknąć link znajdujący się w opisie. Wejdź i sam się przekonaj, że eneba.com przygotowała dla ciebie całkiem ciekawe oferty. Sam osobiście korzystam z eneby od dawna, stąd moja polecajka do was. Naprawdę warto czasem tam zajrzeć i zobaczyć sobie najnowsze promocje. A skoro burdel w waszych finansach został już załatwiony i mam nadzieję, że udało wam się zaoszczędzić kilka złotych, to przyszedł czas na to, by pogadać sobie o burdelu w grze. By tutaj widza od razu na filmie zatrzymać. Nie będziemy jednak tam wykonywać czynności, które wykonuje 99% osób. My będziemy słuchać. Bo kto normalnie odwiedza burdele w grach, by sobie pobaraszkować? Nie wiem, na pewno nie ja. 3D dziewczynki. Śmiechu warte. Byłem tam 30 razy w tym burdelu. Każdy byłem. Wiedźminie 3. Młody kandydat szuka kogoś do przytulenia. Proszę, przytul mnie ktoś. Ale jeszcze lepszym pytaniem niż kto normalnie używa burdeli w Wiedźminie 3 jest pytanie, kto normalnie używa angielskiego dublingu. What? Come on. W jednej z najlepiej zrobionych gier pod względem polskiej oprawy dźwiękowej. Nie wiem, ale wiem, że są to nawet więksi życiowi frajerzy niż ci, co chodzą po burdelach w grach komputerowych. A zważywszy, że widzowie tego kanału to gigaczady, to jestem przekonany, że o tej ciekawostce na bank nie słyszeliście. W wersji angielskiej jedna z kurtyzan, którą możemy wynająć czy tam skorzystać z jej usług, wypowiada takie słowa. It's a material world. And I'm a material girl. Jest to fragment tekstu piosenki Madonny o tytule Material Girl. Jest to piosenka opowiadająca o dziewczynie, która ceni sobie materialny komfort i luksus. Myślę, że są to właśnie główne motywy, kiedy ktoś się bierze za ten rodzaj pracy, więc jak najbardziej pasują te słowa wypowiadane z ust kurtyzany. Nie wiem jak wam, ale mi kobiety często kojarzą się z pieniędzmi i przemocą. Oj nie, to tragicznie zabrzmiało. Kurtyzany kojarzą mi się z pieniędzmi i przemocą. Chrystusie Nazarejski, cofam. Przemoc, kurtyzany i pieniądze. Odwieczne trio zepsucia. Chciałem zrobić takie przejście, ponieważ skoro już o kurtyzanach rozmawialiśmy i o pieniądzach, czas na przemoc. I nawiązaniem do legendarnego filmu Fight Club, które możemy znaleźć w Wiedźminie 3. W misji Wściekłe Pięści mistrzem Nowigradu jest krawiec Duren. Chodź na tu do mnie, wujek Durden sfastryguje ci buzię. W angielskiej wersji Durden the Tyler, a jeden z głównych bohaterów w filmie Fight Club nazywał się Tyler Durden. W filmie Fight Club, jak sama nazwa wskazuje, chodziło też o walki, więc zdecydowanie nie jest to przypadkowe nawiązanie. Nieprzypadkowe i nie jedyne, bo jeden z dokumentów w grze, który możemy znaleźć, nazywa się Kodeks Hanzy Lota, a przeczytać w nim możemy. Jesteśmy psami na łańcuchach w szarych sukmanach. Życie u boku dworzan rodzi w nas zazdrość. Harujemy na ich polach za kilka koron. Nie mamy nawet wielkiej wojny, wielkiego smutku. Naszą wielką wojną jest walka ze sobą. Naszym wielkim smutkiem jest żywot. Staruszkowie wychowali nas w wierze, że pewnego dnia będziemy podrzucać opasłe sakwy. Ale tak się nie stanie. Powoli to do nas dociera. I jesteśmy bardzo, bardzo wkurwieni. Hanza Lota daje rekrutom coś w zamian. Pokazuje, że bez bólu, bez poświęcenia Hanza Lota nie zdobyłaby nic. Że wstępując w jej szeregi,
dostaną to, czego od zawsze pragnęli. Ale żeby to pojąć, muszą być gotowi na walkę o własne życie. Bo jeśli przychodzisz tu po raz pierwszy, musisz walczyć. Jest to nawiązanie do słynnej przemowy Tylera Durdena, właśnie z filmu Fight Club. God damn it, an entire generation pumping gas, waiting tables, slaves with white collars. The middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. W misji Wściekłe Pięści Nowigrad możemy też znaleźć inne nawiązania do znanych postaci, tych realnych i tych stworzonych na potrzeby filmu. Bo naszym przeciwnikiem w tej misji jest nie tylko krawiec Duren, ale też George Georg Gorius? Będziesz gówniem. Powitajmy na ringu zawodników! Geralta i Georga Georgiusa, zwanego Kafarem! Georg Gorgius to nawiązanie do... Gorgusa Georga, albo jak to się czyta? Powiedzmy, że to się tak czyta. Georg Gorius to nawiązanie do Gorgusa Georga? Nie, to się na pewno tak nie czyta. Amerykańskiego wrestlera, który zmarł przez zawał serca, związany z alkoholizmem w 1963 roku, w wieku 48 lat. Mottem tego całego wrestlera było: wygraj jeśli możesz, przegraj jeśli musisz, ale zawsze oszukuj. Co jest ciekawe, bo w trakcie właśnie tego pojedynku Buchmacher, który steruje tymi wszystkimi pojedynkami, proponuje, byśmy się podłożyli i zgarnęli podwójną sumę. Ale też Gor Gorgius, o ile tak to się czyta, to nawiązanie do filmu Przekręt z 2000 roku, w którym główną rolę grał Brad Pitt, czyli ten sam aktor co w Fight Clubie. I w tym filmie możemy spotkać postać o właśnie tym imieniu. W filmie był on zawodowym pięściarzem. We've lost Gorgeous George. A skoro mówimy już o nawiązaniach do kinematografii, przy pewnych dwóch szkieletach w Wiedźminie 3 możemy znaleźć notatkę o nazwie Zapiski Alchemika. Notatka ta jest nawiązaniem do serialu Breaking Bad. Żeby każdy, kto nie oglądał serialu, zrozumiał, o co chodzi, muszę go nie tylko trochę zaspoilerować, ale i też streścić. Ale najpierw pokażę wam i przeczytam tą notatkę. Jester miał jedno zadanie. Jedno. Przepisać inkantacje na wstęgi, których potrzebowałem do stworzenia golema. No i oczywiście się gdzieś rąbnął. I zamiast strażnika mamy w laboratorium mordercę. A pytałem się, sprawdziłeś tekst? Sprawdziłem. Na pewno? Na pewno. No i masz. A mogłem zamiast tego kretyna wziąć któregoś ze swoich studentów. Zabarykadowaliśmy się, ale dorwie nas. To kwestia czasu. Przynajmniej mogę sobie umilić ostatnie minuty fistechem. Świetny towar. Dostalibyśmy za niego grube pieniądze. Gdyby Jester nie był idiotą. No, ale ja i tak długo bym już nie pożył, a lepiej chyba odejść z hukiem, niż zdychać powoli w szpitalu. No więc Wafail, okrutny świecie. Ktoś, kto pewnie oglądał serial, skumał nawiązanie. Ale dla tych, co nie skumali, tak samo jak w serialu, tak samo tutaj mamy motyw alchemika. W Breaking Bad Walter często powierzał skomplikowane zadania swoim mniej kompetentnym wspólnikom, co czasami prowadziło do katastrofalnych wyników. Podobnie alchemik powierza Jesterowi ważne zadanie w tej notatce, które kończy się tutaj katastrofą. W notatce mamy też mowę o narkotykach, tak samo jak cały motyw serialu Breaking Bad to narkotyki. Tak samo jak w serialu Jesse Pinkman, tak samo tutaj Jester jest idiotą i tak samo jak w serialu mamy tutaj motyw umierania powolną chorobą. Więcej spoilerować wam nie będę. W Wiedźminie 3 możemy lub też nie spotkać Wiedźmina Leto. Konkretnie to w misji Duchy Przeszłości. I generalnie możemy lub też nie towarzyszyć Leto dalej w tej misji, kiedy on będzie odwiedzać swoich dawnych kumpli i wrogów. Jeżeli zdecydujemy się to zrobić, w pewnym momencie Geralt wraz z Leto przeprowadzą no taką rozmowę. Arnold Wester to nilfgaardzkie nazwisko. Pochodzi chyba z Metiny, ale zabijał wszędzie od dalekiego południa po góry smocze. Nie słyszałem o nim. Przybierał różne nazwiska. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Śmieszek. Manfred Śmieszek? To dobre dla komedianta. A tym, z którymi się rozprawiał, nie było do śmiechu. Wyrywał im zęby jeden po drugim i nacinał usta od ucha do ucha. W nilfgaardzkim półświatku tak karano za długi. Znaczy zrobił karierę. Od półświatka po służbę u cesarza. Tak, swój zawsze pozna swego.
i jest to nawiązanie do Batmana. Malfred w tym zdaniu to nawiązanie do Alfreda, czyli służącego Batmana. A Śmieszek to oczywiście nawiązanie do Jokera. W następnym zdaniu mówi on też, że ten cały Malfred Śmieszek nacinał usta od ucha do ucha ludziom, co jest oczywiście nawiązaniem do Jokera i tego jego charakterystycznego, szerokiego uśmiechu. Zresztą możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, jak się człowiekowi taki ładny, szeroki uśmiech zrobiło dzięki mojemu wspaniałemu rysunkowi. Jak ja ładnie maluję, jak żywy. Jeżeli posłuchamy wersji angielskiej tej rozmowy, to już w ogóle będziemy mogli skumać to nawiązanie. Goon goes by different names. Brandon Wilf, Apple Saxon, Manfred Wimplebottoms. Manfred Wimplebottoms? Good name for a clown. Once he's done in, sure weren't laughing. Malfred Wimplebottom, a Alfred Pennyworth. No i zdanie to dobre imię dla klauna. A Joker całkiem mocno takiego klauna przypomina. Nie tylko z wyglądu, ale również i z zachowania. Joker to według mnie jeden z najlepszych złoczyńców stworzonych w historii. Jeden z najlepszych, ale nie najlepszy. Bo nie będę ukrywać, że Gunter Odim to dla mnie absolutnie najwybitniejszy zły charakter stworzony kiedykolwiek. I wiem, że masa osób się ze mną teraz nie zgodzi, ale trudno. Ta postać dla mnie jest przeciekawa i nie mówię sobie tego od tak, bo czas na kolejną ciekawostkę związaną właśnie z nim. Pewnie o tym wiecie, bo jest to dość znana ciekawostka, ale Marlene, czyli Wichta z dodatku Krew i Wino, właśnie zaczarował pan lusterko. Wiemy to nie tylko po tym, że w tekście jednej z notatek, które podnieść możemy w jej domu, mowa jest o tym, że ten, kto rzucił klątwę, był sprzedawcą luster albo coś takiego, ale też przez łyżki. A motyw łyżek i łamania tej łyżki przez Guntera był nam pokazany w dodatku Serca z Kamienia. No i też mamy motyw muzyczny użyty podczas tej misji, który generalnie pochodzi z DLC Serca z Kamienia, a nie z DLC Krew i Wino. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako Wicht kradła łyżki. A skoro przenieśliśmy się już do dodatku Krew i Wino, zostańmy na trochę w tych motywach i pokażę wam kilka szybkich ciekawostek i małych smaczków. Żeby rozpocząć dodatek Krew i Wino, wpierw musimy podnieść zlecenie na tablicę ogłoszeń, a potem udać się do wsi Debrza. Kiedy do niej wjedziemy, usłyszeć będziemy mogli, jak Palmerin wraz z Miltonem rozmawiają z mieszkańcami tej wioski. W zależności od tego, czy podjedziemy do nich blisko, czy będziemy słuchać z daleka, rozmowa będzie wyglądać inaczej. Jeżeli będziemy słuchać z daleka, rozmowa zostanie przeprowadzona tak. Odejdźcie, panowie! Bo to ważne, skąd żarcie. Byle w miejsce pełno było. Nam pomoc a że trzeba było ścierwo pod Brzezinką zakopać, nie moja wina. Poza chojaczem. Grabieży i gwałtów. I nie lękajcie się. To my przelejemy krew nieprawych, by dać wam wyzwolenie. Z kolei jeżeli podjedziemy bliżej, aktywuje nam się cutscenka, a rozmowa z wieśniakami będzie wyglądać tak. Nam pomoc niepotrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz, Miltonie. Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Chwilę potem Palmerin też mówi takie słowa. Pakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag. Ciekawe jest to, że jeżeli udamy się do tego miejsca przed rozpoczęciem dodatku Krew i Wino, znaleźć będziemy mogli tu całkiem sporo redańskiego wojska i całkiem sporo jeńców wojennych. Ale to jeszcze nie koniec ciekawostek z misji Poselstwo z Krainy Wina, bo na pewnym jej etapie z ust Miltona padają takie słowa. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestie. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. No, nie powiedziałbym, że wszyscy świadkowie kłamią, bo ten jeden rysunek naprawdę mocno przypomina wampira wyższego,
który był odpowiedzialny przecież za te wszystkie zabójstwa. Konkretnie to mówię o tym rysopisie. Całkiem podobny ten rysunek jak na fakt, że to tylko rysopis. Ale znajdziemy też tutaj rysunek Slendermana, czy Katalhu, albo jakąś taką podobną postać. Jeżeli postanowimy kontynuować misję Poselstwo z Krainy Wina, zaraz po zakończeniu tej misji aktywuje nam się misja Bestia z Tusom. Na pewnym etapie tej misji musimy udać się i poszukać śladów, które potencjalnie mogła zostawić właśnie ta cała Bestia z Tusom. Udajemy się wtedy na brzeg rzeki, o ile się nie mylę Sans Return, a kiedy zanurkujemy w pobliskiej wodzie, wyciągniemy chustę z inicjałami DLC. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokraty. W rozwinięciu De La Croix. Wszystko dzieje się chwilę po tym, jak zaczęliśmy DLC, więc jak to mawia klasyk, przypadek? Nie sądzę. Zaraz też po tych całych wydarzeniach dostaniemy od Anny Henriette winnicę Corvo Bianco, a wraz z nią Barnabę Bazyliego. W sensie on będzie nam służył. Barnaba Bazyli to bez dwóch zdań szef i nie podlega to żadnym dyskusjom. Lojalny, doświadczony, pomocny. Generalnie pracownik marzenia. I jeszcze mu nie płacimy, bo został opłacony przez Annę Henriette. No lepiej być nie może. Jestem z Polski, za darmo zawsze brzmi dobrze. Zazwyczaj po dostaniu winnicy od razu się do niej udajemy. Witamy się z Barnabą Bazylim i badamy, co tam dalej ciekawego możemy zrobić. 50 razy przeszedłem tę grę, ale zawsze zachwycony wchodzę zobaczyć, co tam ciekawego w tym Corvo Bianco znajdę. Ale wcale nie musimy udawać się do winnicy od razu. Możemy to zrobić przy okazji, kiedy w misji Pogłos odczarujemy Marlenę. Lub po prostu na samym końcu DLC. I w zależności na jakim etapie gry przybędziemy do Corvo Bianco, po raz pierwszy będziemy mogli usłyszeć różne unikalne dialogi, które odbędziemy z Barnabą, a które chciałem wam teraz pokazać. Kiedy przyjdziemy do Barnaby zaraz po dostaniu Corvo Bianco, rozmowa z nim przebiegnie tak. Witam jaśnie pana. Nazywam się Barnabę Bazyl Folti i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Corvo Bianco. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Nazairze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemskim. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Kiedy przybędziemy do Corvo Bianco po raz pierwszy, dopiero po odczarowaniu Wichta, rozmowa z Barnabą przebiegnie tak. Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Cieszę się, że wreszcie możemy się poznać. Choć szkoda, że w takich okolicznościach. Przepraszam, w całym tym zamieszaniu zapomniałem się przedstawić. Jestem Barnabę Bazyl Folti i z polecenia księżnej będę pana majordomusem w Corvo Bianco. Bardzo mi miło, Barnabo Bazyli. Chętnie bym jeszcze pogawędził, ale mam teraz coś pilnego do załatwienia. Tymczasem proszę, żeby niczego jej nie brakowało. A kiedy spotkamy go na końcu DLC, rozmowa z nim zostanie przeprowadzona tak. Witam jaśnie pana. Nazywam się Barnabę Bazyl Folti i z polecenia naszej drogiej zmarłej księżnej będę pana majordomusem w Corvo Bianco. Zanim jednak przejdziemy do rzeczy, w środku ktoś na jaśnie pana czeka. Kto? A, proszę wybaczyć, ale niestety nie wiem. Gość nie raczył się przedstawić. A jeszcze jedno, zanim jaśnie pan się oddali, bardzo proszę potem wrócić do mnie. Oprowadzę jaśnie pana po posiadłości. Barnaba Bazyli też może oprowadzić nas po Corvo Bianco. Nawet chyba musi, jeżeli chcemy skończyć tą misję o nazwie właśnie Corvo Bianco. Ciekawostką jest to, że możemy odejść od niego w tamtym momencie, kiedy będzie nas oprowadzać po winnicy i będzie miał on do tego ciekawy komentarz. Ach, co za szkoda. Znudziłem jaśnie pana. Corvo Bianco, czasy świetności ma już za sobą. Ale mały remont mógłby tu pomóc. Gdyby jaśnie pan zechciał o tym porozmawiać, będę w domu. I don't care.
Jeżeli nie jesteście widzami tego kanału od dawna, zapewne nie słyszeliście też o Szkole Ślimaka, czyli o prawdziwej szkole wiedźmińskiej stworzonej przez CD Projekt Red. Pełny odcinek o niej znajdziecie w prawym górnym rogu. I to właśnie sobie teraz o tej szkole chciałem z wami pogadać i pokazać wam pewną ciekawostkę. Jedno z ciekawszych i wyjątkowo śmiesznych zadań w Wiedźminie 3 to zadanie o nazwie Wiedźmin jak malowany. Z ciekawszych, bo spotykamy tam Wiedźmina ze słynnej szkoły Ślimaka. A misja jest śmieszna, bo spotykamy tam właśnie Wiedźmina ze słynnej szkoły Ślimaka. To śmieszne i ciekawe jednocześnie. Nie jest to oczywiście prawdziwy Wiedźmin ze szkoły Ślimaka, bo ten spocony zostawiałby za sobą śluz, a ten ewidentnie nie zostawia. Misja Wiedźmin jak malowany aktywuje nam się zaraz po misji Kłopoty Grabarza. I kiedy zakończymy misję Kłopoty Grabarza i potem drugi raz wrócimy po jakimś czasie do wsi Zalipie, spotkamy tam wkurzonego sołtysa. Co? Jeszcze jeden? Wynocha z naszej wioski! Dość już tu Wiedźmini szkody narobili! Sołtys jest na Wiedźminów wkurzony słusznie. Ten wynajął Wiedźmina, który miał się zająć potworem z Zalipia, a ten zamiast zabić potworzysko, podstępnie wyhędożył mu pod dachem córkę. Najadł się ile szło i po prostu zniknął. Ostatecznie Wiedźmina znaleźć będziemy mogli na cmentarzu. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu Ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? No i oczywiście Wiedźmin okazuje się być zwykłym chłopem, po prostu przebranym za Wiedźmina. Ty jesteś prawdziwym Wiedźminem. Tak, można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Pod koniec tej misji będziemy stali przed kilkoma wyborami. Co zrobić z podrabianym Wiedźminem? Będziemy mogli go wygnać z wioski, wydać chłopom lub powiedzieć o klasycznej wiedźmińskiej tradycji. Ta, musicie wiedzieć, że jest jeszcze jedna wiedźmińska zasada. Jaka niby? Że jeśli Wiedźmin towarzysza na pomoc wezwie, musi swój medalion w ziemi zakopać, fachu się wyrzec i przez rok u starszego we wsi pracować. Możecie go tam od razu odprowadzić. Ło, taki Wiedźmin! To pewnie za dwóch siły ma. Pewnie tak. Bywajcie. I co ciekawe, jeżeli faktycznie po jakimś czasie wrócimy do wsi Zalipie, będziemy mogli tam spotkać pracującego Wiedźmina. A co jeszcze ciekawsze, Skurczybek pracuje tam o 3, 15, 18, 21, no generalnie cały czas, nawet nie śpi. Faktycznie chyba taki Wiedźmin to siły ma za dwóch. I chociaż następna ciekawostka jest dość znana, bo lata ona w internecie od 9 lat, to i tak ją powiem, skoro już jesteśmy na tym całym cmentarzu. Jeżeli wejdziemy do tej całej krypty w Zalipiu, która znajduje się dosłownie kilka metrów od miejsca, gdzie stał ten cały udawany Wiedźmin, a później z niej wyjdziemy, zauważyć będziemy mogli dość dziwną rzecz. To znaczy posągi się przemieściły w inne miejsca. I będą się one zawsze odwracać w naszym kierunku, jeżeli tylko na chwilę przestaniemy na nie patrzeć. Z kolei jeżeli się oddalimy, to kompletnie znikną. Przynajmniej w moim przypadku tak było. I są one nawiązaniem do serialu Doctor Who, a konkretnie do Płaczących Aniołów. Płaczące anioły w serialu działały dokładnie w taki sam sposób, tylko że chciały zabić bohaterów w tym serialu. W Wiedźminie 3 raczej nam nic nie grozi. Spore zagrożenie jednak mamy w misji Złoto Głupców. Misję Złoto Głupców nie tylko miałem okazję przejść osobiście, ale też pokazać wam ją w którymś z odcinków serii z ukrytymi misjami, jeżeli chcecie sobie zobaczyć prawy górny róg. Więc omówię wam ją teraz, ale naprawdę skrótowo. Generalnie w misji Złoto Głupców natrafiamy na wioskę, której mieszkańcy zostali przemienieni w świnie. Wszyscy oprócz jednej osoby. Jątka. I jak napisał jeden z widzów, cała ta misja jest odniesieniem do Odysei Homera. Generalnie chodziło tam o to, że Odyseusz i jego towarzysze dostali się do wyspy, na której mieszkała czarodziejka o imieniu Kirke. Kirke zaprosiła ich do swojego pałacu i niczego nie podejrzewając, załoga Odyseusza przyjęła od niej napój, który okazał się być magicznym eliksirem zamieniającym ich w świnie. Nieomalże identyczne odwzorowanie tego mamy właśnie w misji Złoto Głupców, gdzie tak samo tylko i wyłącznie jedna osoba nie została przemieniona, a na końcu wszyscy wracają do swojej formy. No, w zależności od wyborów. Ostatnio zapytałem was też, jaka jest najlepsza talia z Wiedźmina 3. Większość opowiedziała się za Królestwami Północy. A ja mam to w dupie. I się z tym nie zgodzę. Bo talia podszpiegów Nilfgaardu to dosłownie Firiwiny. Nie trzeba nawet myśleć, po prostu rzucasz karty i tyle. Za Nilfgaardem opowiedziało się 16%, stąd moje przypuszczenia, że mogliście pominąć to nawiązanie do Skyrima.
ponieważ nilfgaardzcy łucznicy w Gwincie mają naprawdę ciekawy opis. Zawsze celuje w kolano. To by tłumaczyło, czemu co drugi strażnik w Skyrimie wymawia takie słowa. Szkoda, że strzała w kolano zniszczyła moje marzenie o awanturniczym życiu. Na prawie każdy dostał strzałę w kolano. Przeklęty Nilfgaard. Strzała w kolano stała się na tyle popularnym memem, że stworzono o niej animacje, piosenki i całe filmy wyjaśniające, skąd tyle strzałów w kolana w uniwersum Skyrima. Nie jest to oczywiście jedyne nawiązanie do innego uniwersum, bo w misji przez czas i przestrzeń podróżujemy za Valahem. Teraz uwaga, bo będzie zaskoczenie, podróżujemy przez czas i przestrzeń. Zwykle się nie spodziewaliście. No i generalnie przemierzamy tam różne krainy. Pierwsza z krain, które odwiedzamy, to taka pustynna kraina. A przynajmniej z początku wydaje nam się, że jest to pustynna kraina. Bo chociaż teraz może i faktycznie przypomina ona pustynię, to kiedyś było to wielkie morze. I jest to nawiązanie do książki Stanisława Lema o tytule Solaris. Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Ocean na Solaris jest centralnym elementem powieści i jest on przedstawiony w książce jako ogromna, żywa i inteligentna forma życia, która obejmuje całą powierzchnię planety. Kto w sumie wie, może właśnie do tego miejsca trafiliśmy wraz z Valahem. Nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale w dzisiejszym odcinku mam zdecydowanie najlepsze przejścia w historii chyba tego kanału. Patrzcie na to. Kto w sumie wie, może właśnie do tego miejsca trafiliśmy wraz z Valahem. Trafić za to można w zupełnie nie to miejsce, gdzie się chciało, za pomocą portalu w grze Wiedźmin 3, ale też za pomocą portalu w grze Portal. Gra Portal to jedna z tych gier, w które miałem zagrać. I tak minęło 10 lat i nigdy nie zagrałem. Zbyt gówniana, żeby grać solo, idealna na koopa, tyle że nigdy nie miałem znajomych, więc nigdy w nią nie zagrałem. A szkoda, bo pewnie szybciej bym znalazł ten easter egg w misji Przemiana w Wiedźminie 3. Ostatnio testowałem sobie różne fajne challenge, takie jak przechodzenie Wiedźmina za pomocą pięści, Igni, Kuszy, Jerden, Arda i za każdym razem, kiedy testowałem te challenge, musiałem też przejść misję Przemiana, bo bonusy, jakie dostajemy w tej misji, znacznie ułatwiały mi późniejszą rozgrywkę. Więc w sumie ostatnio przeszedłem tą misję chyba z 7 razy. Na pewnym etapie misji Przemiana pojawia się mnóstwo portali. Zazwyczaj, kiedy wchodzimy do złego portalu, gra nas po prostu cofa, a my musimy zacząć szukanie właściwego portalu od nowa. Ale jeżeli udamy się do portalu w takiej kombinacji, jaką wam teraz pokazuję na ekranie, ostatecznie trafimy do takiego pomieszczenia. A w nim znaleźć będziemy mogli białe pudełko z mało widocznymi serduszkami, co jest nawiązaniem do tego przedmiotu o nazwie... nie wiem, jak to nazwa... Weighted Companion Cube, chyba tak, z Portala 2. Z tego co rozumiem, ta kostka to taki AI kumpel w grze Portal. W tym samym pomieszczeniu znajdziemy też ciasto. Model tego ciasta dosłownie pochodzi z gry Portal. A sam portal zmieni się na kolor pomarańczowy. A kiedy wejdziemy przez ten portal, z drugiej strony będziemy mieli portal o kolorze niebieskim. Co jest nawiązaniem do tych kolorów portali, jakie w grze Portal możemy znaleźć. Mówi się, że najważniejsze są dwie rzeczy. Początek i zakończenie. Nie wiem jak w innych branżach, ale w nagrywaniu filmów jest to zdecydowanie prawda. Lubię więc zacząć odcinek pewnie dobrze wam już znaną na tym kanale muzyczką i skończyć też jakoś fajnie ciekawym utworem. Tym razem odcinek zakończymy sobie nie jednym, a kilkoma utworami. Czas na ostatnią, 20. ciekawostkę z Wiedźmina 3. Na tablicy ogłoszeń w Białym Sadzie możemy znaleźć ogłoszenie Janko Muzykanta. Jest to oczywiście nawiązanie do powieści Henryka Sienkiewicza o takim samym tytule, czyli Janko Muzykant. W ogłoszeniu możemy przeczytać, że Janko szuka zleceniodawcy na wesele i jest w stanie zagrać takie utwory jak Biały Miś, Cudownych Rodziców Mam czy Szła Elfeczka do Laseczka. I są to generalnie nawiązania do polskich piosenek. Biały Miś może być nawiązaniem do tej piosenki. Bo raczej wątpię, że jest to nawiązanie do tej piosenki. Janko gra też piosenkę Mam Cudownych Rodziców, która oryginalnie brzmi tak.
oraz piosenkę Szła elfeczka do laseczka, która jest nawiązaniem do piosenki Szła dzieweczka do laseczka, która w oryginale brzmi tak. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję na kanale. Wejdźcie na najlepszy wiedźmiński serwer Discord w Polsce, Wielka Redania. Możecie mnie wesprzeć, jeżeli chcecie, a my widzimy się zapewne za jakieś kilka dni. Do zobaczenia. A i mam strasznie zdarty głos dzisiaj jak coś. Także jakby odcinek dzisiaj głos nie dawał rady, to my bad. To jest za lipie? To jest za lipie? Za lipie? Za lipie? Lipie? Lipie?